Basia Kurdej-Szatan zostaje odsunięta gdzieś tam z programów telewizji publicznej. Mówi się, że to przez jej poglądy polityczne, tam popieranie danego polityka. Powiedz mi, jak ty to oceniasz, taką sytuację? Ja uważam, że takie osoby, które prowadzą programy lub grają jakieś duże role, chyba nie powinny do końca się odsłaniać ze swoimi poglądami politycznymi, dlatego że później widz danego czy programu, czy serialu, czy filmu może mieć trochę przekrzywiony obraz już danej osoby i na przykład to może w jakiś sposób wpłynąć na oglądalność danego programu, na popularność danej osoby lub właśnie wręcz jakąś tam falę hejtu. Nie wiem, ja uważam, że jeżeli ktoś chodzi na wybory, to powinien chodzić jakoś w swoim zakresie i może, nie wiem, nie obnosić się z tym. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja w każdym razie nie obnoszę się z moimi wyborami i jest mi z tym dobrze. I uważam, że takie postawy są lepsze. Już widzieliśmy przykłady, nie wiem, czy to Karolaka, czy Krystyny Jandy, gdzie jakby pokazywanie swoich poglądów i głośno mówienie o nich głośno jakoś nie wpłynęło chyba dobrze na ich pracę czy pieniądze, które chcieli pozyskać na swoje teatry. A czy to by się zdarzyło, że straciłaś jakąś propozycję zawodową ze względu na swoje poglądy bądź zdania, które wypowiedziałaś? Ale ogólnie za jakieś tam poglądy? Ja myślę, że nic przynajmniej do mnie nie dotarło w tej kwestii, czy cokolwiek straciłam za jakieś tam poglądy. Ja chyba też w ogóle nie mam jakichś takich... Gdzieś, nie wiem, nie było chyba takich głośnych poglądów, które bym tam powiedziała. Może na temat seksu czy czegoś takiego, ale... Myślę, że wszyscy lubią seks albo większość osób i to jakoś nie wpływa na moją pracę lub jej brak.